Uniwersum Five Nights at Freddy's stanowi naprawdę chłonną rzecz, a społeczność, która zebrała się wokół tworów Coltona, co by o niej nie mówić, stanowi naprawdę bardzo twórczą, utalentowaną oraz kreatywną grupę, która regularnie stara się tworzyć rzeczy oparte o oryginalne patenty wymyślone przez Scotta. Fanowskie twory możemy podzielić na fangamy, utwory muzyczne, czy też fanowskie filmy krótkometrażowe, w których skład wchodzi pewien nurt znany jako FNAF VHS Tapes, czyli taśmy VHS ze świata FNAF-a, w których niedawno zatonąłem, i to do takiego stopnia, iż niemalże codziennie, zaraz obok oglądania Invincible, czemu zabrałem się za to aż tak późno, umilają moją nudną egzystencję. I dziś chciałbym opowiedzieć o jednym z tworów, które powstały na rzecz tego nurtu. Mianowicie dzisiaj opowiem wam o archiwum 1983. Jako iż już w tym tygodniu powracamy do serii FNAF po latach, ten film możecie potraktować jako swoisty wstęp bądź powrót do tematyki FNAF-a na tym kanale. Jeżeli chcecie, by w przyszłości pojawiło się więcej filmów, w których omawialibyśmy kolejne niepokojące taśmy VHS ze świata FNAF-a, to dajcie o tym znać w komentarzu na dole oraz zostawcie po sobie kciuka w górę pod tym filmem. Próg na dziś to 1200 kciuków w górę do północy. Miejmy nadzieję, że się uda. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to subskrybuj także ten kanał z dzwoneczkiem, ponieważ dobijamy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego. Tymczasem, moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść opowieściom z archiwum 1983. A zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, czym właściwie jest omawiane archiwum. Otóż jest to kanał w serwisie YouTube, który na dzień dzisiejszy liczy sobie niespełna 7000 subskrybentów. Opublikowane tam zostało 6 filmów, jednak spokojnie, nie będziemy zajmować się jedynie kanałem na YouTube, a także profilem na Instagramie o tej samej nazwie, Archive1983, lecz najpierw zajmijmy się samym kanałem. Pierwszy film tutaj został opublikowany 24 lutego 2020 roku i jest naprawdę creepy. Najpierw zobaczcie go sami, a potem przejdziemy do jego analizy. Tytuł tego filmu brzmi Them, oni. W jego pierwszych momentach widzimy Freddy'ego, prawdopodobnie jeszcze tego oryginalnego, pochodzącego z pierwszej w pizzerii o nazwie Freddy's Fazbear's Pizza. Tuż obok niego znajduje się dzieciak w bluzie oraz, co ważniejsze, masce popularnego niedźwiadka. Kolejną istotną rzeczą w filmie jest ręka animatrona, w której wedle mojej interpretacji znajduje się ta sama kończyna, jedynie tego dzieciaka, którego widzieliśmy wcześniej. Kolejno widzimy resztę animatronów i należy na chwilę zatrzymać się przy Foxim, który wydaje się chodzić pośród ciał czy coś. Tuż za nim w drzwiach dostrzec możemy sylwetkę tajemniczego człowieka. W części dalszej analizy przydatne będą napisy na YouTube. W tym momencie widzimy zwrot do Michaela. Ktoś mówi: Michael, proszę, wypuść mnie. No dawaj Michael, wypuść, zrób to. W następnej chwili, gdy widzimy Springtrapa, napisy mówią: byłem wężem przebranym za gołębicę. Znajdź mnie.
Kolejnym filmem w archiwum jest ten o nazwie Smile, uśmiech. Interesujący był również opis filmu. Nie powinno cię tu być. Tutaj sekwencja napisów rozpoczyna się od powtarzanego w kółko zdania "zabiłem ich". Następnie przyszedł czas na dialog. Widzisz? On śpi. Ciii, bądź bardzo cicho. Zostawił to dla ciebie. Dla mnie? Wszystko jest twoje. Teraz wstań bardzo szybko. Chcę zrobić zdjęcie. Kolejnych sekwencji napisów aż boję się czytać, gdyż opisują one ból, jaki odczuwał drugi rozmówca. Prosząc, by ktoś przestał, oraz Boniego, by także przestał. Osobiście interpretuję to jako rozmowę między ofiarami a Aftonem w trakcie jego słynnych morderstw. Pod sam koniec widzimy następujące napisy. Nie jesteś dobrym człowiekiem. Nie pomogłeś nam. Pogorszyłeś sprawę. Opis filmu brzmiał, było ich więcej. Teraz czas przyjrzeć się trzeciemu nagraniu, czyli 5 rano. Tutaj napisy nie mają zbyt pokaźnego przesłania, z wyjątkiem dwóch spraw. Spal ich i kostiumy, by nas uwolnić. To nie twoja wina, Gabriel. Teraz po to przyjrzeć się kolejnej taśmie, Zmartwychwstaniu. Tutaj poza grupą animatronów w pewnej chwili widzimy czaszkę. Poza tym nie ma tutaj napisów, które mogłyby nam powiedzieć coś więcej. Jednak spokojnie, po odwróceniu audio i puszczeniu go od tyłu, usłyszymy następujące zdanie. Mogłem zrobić tylko jedno. Potrzebowałem kawałków od wszystkich, aby go przywrócić. Teraz czas przyjrzeć się przedostatniej taśmie, Chowanego. Muzyka
Tutaj nie ukryło się zbyt wiele sekretów. Napisy mówią tylko następujące słowa. Otwarta przestrzeń. Obserwowany. Biegiem. Osaczony znalazłem cię. Znalazłem go. Zło. Okaleczenie. W trakcie całego filmu widzimy Boniego, który w jednej z ostatnich klatek traci swoją twarz, a w ostatniej klatce filmu widzimy dzieciaka w masce Boniego. Teraz spójrzmy na ostatnią taśmę. Złe ukaranie. Uśmiechnięty człowiek skłamał i zrobił z nas potwory. To nie fair. To nigdy nie będzie fair. Jego ojciec strzył nas razem, próbując go uratować. David jest żółtym misiem. W piwnicy tego domu, z moim sercem, David zranił jego głowę. Jego tata potrzebował nas do pomocy. Zaniósł resztę ciał dla Davida na jego urodziny. Okaleczone przez potwora. Fritz był ciężko ranny. Uśmiechnięty człowiek potrzebował jego głowy. Jako ostatni kawałek, by pomóc Davidowi. Ale nic nie podziałało. To złe. To obrzydliwe. Trudne. By mówić. Lis. Biegiem. Odciąć głowę. Przykro nam, Fritz. Fritz był ciężko ranny. Nigdy więcej się nie uśmiechaj. Ocalać, ocalać. Wow, cóż za chora jazda, co nie? Przejdźmy do analizy. Postanowiłem przeczytać wszelkie napisy, które tutaj się znajdowały w trakcie biegnącego filmu, by zaoszczędzić wam trochę czasu. Myślę, że najistotniejszą rzeczą tym wszystkim jest prawdopodobnie Foxy stojący tuż nad dzieckiem bez głowy. Następnie pojawia się marionetka, która wydaje się przybierać pozę, która kojarzy się tylko z ukrzyżowanym Chrystusem. Jeszcze nim przejdziemy do analizy całej historii, chciałbym przenieść się na Instagrama Archiwum 1983, a dokładniej do wyróżnionych tutaj relacji. Czasami zapominam, jak to było być człowiekiem. A ty zapomniałeś? Złamał moje plecy, więc nie wiem, jak mam To był zły pomysł, ale to nie była moja wina. Znajdź go. Teraz myślę, że czas przeanalizować wszystko, co przed chwilą przedstawiłem i naprawdę będzie to dość ciężkie zadanie. Jeszcze nim przejdziemy dalej, chciałbym zaznaczyć, iż całość nie jest kanoniczna i nijak nie wpisuje się w historię wcześniej wykreowaną przez Scotta. Jest to jedynie rzecz stworzona na kanwie oryginalnej fabuły i miejcie to na uwadze w trakcie słuchania mojej teorii.
Podczas robienia researchu do tego materiału zapoznałem się z kilkoma anglojęzycznymi filmami, przeczytałem kilka teorii fanów i w zasadzie wszystko oscyluje wedle jednej rzeczy. Otóż wedle większości teorii całość opowiada o Williamie Aftonie, który w 1983 roku, czyli w chwili, w której prawdopodobnie miejsce miała czwarta część historii i tak zwany The Bite of 83. To właśnie wtedy zmarł najmłodszy syn Aftona, którego imienia prawdopodobnie nie znamy, no chyba, że coś przegapiłem i jestem stuck in 2015. Tutaj chłopak ma na imię David i po swojej śmierci jego ojciec załamał się. Prawdopodobnie zamordował piątkę osób, by połączyć ich organy, tworząc swojego syna na nowo, by ten dalej mógł żyć. Stąd też dzieci nazywały go uśmiechniętym mężczyzną. Zyskiwał sympatię dzieci, przykładowo jak zostało to opisane na jednej z taśm, mówiąc o powrocie ukochanego psiego przyjaciela. Następnie mordował dzieci. Jednemu z nich, Fritzowi, odciął głowę, by David mógł funkcjonować na nowo. Jednakże eksperyment nie powiódł się, a David stał się złotym Freddym, wedle mojej interpretacji. A cała reszta monologów, dialogów czy tekstów, które wam wcześniej opowiedziałem, przykładowo tych z Instagramu, archiwum 1983, dotyczą już samych dzieci, które po swojej śmierci wspominają czy to swoje morderstwo, czy to dawne lata, kiedy były jeszcze ludźmi, czego nie pamiętają już praktycznie wcale. I to cała historia kryjąca się za archiwum 1983. Początkowo zamiar miałem opisać to trochę dokładniej, lecz naprawdę trudno mi mówić o takich rzeczach i szczerze, takie historie, choć bardzo przerażające, mają swój morał, który w swej istocie kierowany jest do każdego z nas, a zwłaszcza do tych najmłodszych, by jednak nie ufać nieznajomym, czy to tym spotkanym na ulicy, czy to tym w internecie. Gdyż w tym drugim przypadku nie zawsze wiadomo, kto znajduje się po drugiej stronie, a w tym pierwszym, a w zasadzie w obu, jakie druga osoba może mieć intencje. I chociaż takie sytuacje jak tutaj, na tyle absurdalne, nie mogą się zdarzyć, to jednak wiele złego dzieje się, czy to w naszych lokalnych sąsiedztwach, gdzieś daleko za horyzontem, czy to pod naszym nosem, i lepiej zawsze mieć się na baczności i zwyczajnie uważajcie na siebie. To taka bardzo wartościowa rada, którą zapewne nieraz słyszeliście, lecz jest naprawdę ważna i miejcie ją zawsze z tyłu głowy. I to już tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że się wam on spodobał. Zejdźmy już na koniec z tego bardzo mrocznego i podniosłego klimatu i pomówmy sobie trochę na chillku. Bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jeżeli chcecie obejrzeć więcej tego typu materiałów na tym kanale, to dajcie mi proszę o tym znać w komentarzu na dole. Tymczasem, jeżeli jesteś tutaj nawet, to zostaw proszę subskrypcję, ponieważ dobijamy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego. Jeżeli ten materiał ci się spodobał, to zostaw pod nim kciuka w górę, ponieważ próg na dziś to 1200 ocen pozytywnych. Miejmy nadzieję, że nam się uda. A jeżeli chcecie, by więcej tego typu materiału pojawiało się w przyszłości, byśmy rzucali częściej oko na istotne pozycje wchodzące w skład nurtu FNAF VHS Tapes, to napiszcie o tym w komentarzach, strzelcie kciuka w górę. Tymczasem słowem końca chcemy zaprosić na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie to możesz popisać z wieloma wspaniałymi osobami, a także ze mną. Zachęcam również do zajrzenia na mojego Instagrama, Snapchata oraz Twittera. Wszystkie linki w opisie. A tymczasem słowem końca chciałbym serdecznie pozdrowić Natalię Paciorek, Andriere Nienada, Nie wiem, Szymszyn 2009, Anders Breivik oraz Michało 505. Pozdrowienia lecą do was, serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Jeżeli ty także chcesz zostać pozdrowionym w kolejnym materiale, to daj mi proszę tym znać w komentarzach na dole. No i to już tyle na dzisiaj. Słowem końca chciałbym cię serdecznie zaprosić, polecić, czy też poprosić, żebyś zwyczajnie rozważył opcję wsparcia tego kanału. Nie dość, że dzięki temu bardzo mi pomożesz, to także zyskasz dostęp do interesujących bonusów, będziesz mógł decydować o tym, co następnie będzie pojawiać się na kanale, a także dostaniesz unikatową rangę na moim serwerze Discord Kosmiczne Bagiety. Serdecznie zapraszam. Tymczasem, moi drodzy, to już tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Mówił do was Mondor i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Dobrego dnia wam wszystkim, do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło, cześć!